Dzisiaj występowałaś podczas finału Tańca z Gwiazdami. Wygrała Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. No właśnie, jej przeciwniczką były oczywiście Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Komu kibicowałaś? No nie oglądałam, wiesz, Tańca z Gwiazdami, pewnie dlatego, że jestem teraz w strasznej, zabieganym czasie promocji płyty, którą wydałam po 10 latach, więc nie jest to taki czas jak zawsze, no to jest dużo bardziej, więcej się dzieje, więc no poza tym, że oglądam co sobotę swój program, to na nic innego nie mam czasu. A jak ci się w ogóle podobała ta idea pary jednopłciowej? Super, to jest, wiesz, przełamywanie jakichś stereotypów, zawsze jakaś nowa rozrywka też dla widza, ale co najważniejsze, jakiś taki przez rozrywkę sprytny sposób przedostawania się do świadomości Polaków, że nie ma nic złego w tym i taka, wiesz, akceptacja rośnie wśród nas, większa tolerancja właśnie przez taniec, przez muzykę, przez śpiew.